Jutro dominować będzie słońce, ale nadal lokalnie przejdą burze. Witam Państwa, Marzena Słupkowska. W nocy miejscami popada i zagrzmi. Najwięcej burz powinno być od południowego wschodu, po Wielkopolskę, Kujawy oraz na wschodzie. W burzach może spaść miejscami do 40 litrów wody na metr kwadratowy i silnie powieje. Na północy nad ranem będzie się rozpogadzać, ale mogą utworzyć się mgły. Na wschodzie jeszcze 19-20 stopni, miejscami nawet i więcej, na Śląsku około 16. Przed południem będą jeszcze snuły się nocne burze. Niektóre z nich będą zanikały, a kolejne będą się tworzyły. Najczęściej na obszarze od Pomorza przez Kujawy, zachodnie Mazowsze po południowy wschód. Na pozostałym obszarze sporo chmur. Temperatura od 21 do 24 stopni. W drugiej części dnia nadal w wielu miejscach burzowo. Najmniej zjawisk powinno być w Polsce centralnej, a najwięcej na północy i północnym wschodzie, a także na południu. Temperatura wzrośnie do 30 stopni na Podlasiu i krańcach wschodnich. Najchłodniej, ale i tak przyjemnie nad morzem, około 25-26. W sobotę opady i burze na północy, zachodzie, po południe kraju. Na Nizinie Szczecińskiej 26 stopni, w centrum, na wschodzie do 30-31. W niedzielę mnóstwo słońca, a od Podlasia przez Mazowsze po południowy wschód. Miejscami popada i zagrzmi. Na wschodzie jeszcze 27-28 stopni, poza tym 25-26. W kolejnych dniach gorąco, ale bez upałów. Udanego, spokojnego popołudnia. Do zobaczenia.